Konfederacja to ruch społeczno-polityczny, gdzie jest wielu ciekawych ludzi i wielu mądrych ludzi, wielu patriotów. Tak, to prawda, Konfederacja też zwróciła jako jedyna siła polityczna w sposób tak dosadny i tak mocny uwagę na tak zwaną ustawę 447, na tak zwany problem mienia bezspadkowego. To wszystko prawda. Ale ostatnio coś dziwnego się dzieje. Konfederacja przybiera bardzo liberalne rozwiązania gospodarcze, a dzisiaj całkowity liberalizm to po prostu oddanie kraju w ręce wielkich korporacji. Zadziwiło mnie też również to, że Konfederacja jakoś dziwnie się zachowywała, jeśli chodzi o problem rozporządzania surowcami mineralnymi w Polsce. Była bardziej skłonna iść w tak zwane międzynarodowe rozwiązania rynkowe, niż dążyć do ustalenia, że złoża mineralne w Polsce są własnością narodową. Jakoś nie przeszło im to przez gardło. A ostatnio, co mnie już całkiem zaskoczyło, Konfederacja głosowała przeciwko opodatkowaniu takich wielkich spółek jak Amazon, Google, YouTube i tak dalej, mimo że one zarabiają w Polsce. Sprzeciwiła się opodatkowaniu tych firm. No jest to dosyć dziwne. Jest to dosyć dziwne, także mam duże, duże znaki zapytania, jeśli chodzi o tą partię obecnie. Nie mówiąc już o niektórych jej członkach, jak na przykład Janusz Korwin-Mikke, który jest rzeczywiście barwną postacią, ale który dążył do prywatyzacji lasów. No a gdyby lasy stały się prywatne, to nawet nie moglibyśmy tam pójść na jagody czy na grzyby, bo zaraz by nas ochrona wyrzuciła. No tak czy inaczej, ta Konfederacja w obecnym wydaniu jakoś jest partią troszeczkę inną niż na początku. Dlatego mam pewne znaki zapytania, jeśli chodzi o tych ludzi. No i mam nadzieję, że wyjdzie na prostą i będzie też ruchem naprawdę ruchem patriotycznym i prospołecznym.